chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać na dzisiejszym naszym wydarzeniu, które zorganizowane jest z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane w Polsce po raz 28. Muzeum Kraszewskiego w Romanowie od kilkunastu lat włącza się w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa. No jest to taki projekt, którego generalnie celem jest promocja zabytków i promocja odbywających się w nich wydarzeń kulturalnych. Temat przewodni tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi Moja Droga, natomiast myśmy swoje wydarzenie nazwali Droga Życia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Po raz kolejny chcemy przypomnieć najważniejsze wydarzenia z życia pisarza i jeśli chodzi o program nasz dzisiejszy, to przygotowaliśmy kilka takich punktów. Pierwszym punktem, który będzie jednocześnie wstępem do otwarcia wystawy, będzie recytacja utworów lirycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego, które są chyba mało znane w wykonaniu pana Jacka Borkowskiego. Męczarnia, które Bóg sam ponosił swym synom. Błogosławiony, kogo przez boleści łoże prowadzisz do zbawienia, wiekuisty Boże. Troszeczkę dla mnie jest to coś zupełnie nowego, bo owszem, pamiętam jeszcze ze szkoły, bo Kraszewski kiedyś był w szkole. Ja na przykład miałem Ulanę Kraszewskiego czytaną w szkole, ale jeśli chodzi o jego poezję, nie wiedziałem naprawdę do tej pory nic. I tak naprawdę to po raz pierwszy się zetknąłem z twórczością, powiedziałbym, rymowaną Kraszewskiego. No, jestem trochę zaskoczony, że pisał również poezję. Wysokiej klasy artysta powinien mieć wszelkie uzdolnienia, natomiast tu akurat ja po prostu nie znałem, ale dzięki wizycie w muzeum w Romanowie, no mam szansę poznać chociaż kilka jego wierszy, także serdeczności i podziękowania dla organizatorów dzisiejszego spotkania, a także dla pana dyrektora, że wpadł na fantastyczny pomysł, że mnie zaprosił, także jest mi bardzo miło. Wybielone, promienne, przeszły przez katusze i nie wątpiły nigdy pod przemocą wroga ani o prawdzie świętej, ni o mocy Boga. Błogosławione tłumów pijanych ofiary, błogosławione katy i męczarń narzędzie, błogosławione bluzgi szyderstwa. Następnie odbędzie się otwarcie wystawy, nowej wystawy pod nazwą Modlitwy Serca Józefa Ignacego Kraszewskiego. Modlitwy Serca Józefa Ignacego Kraszewskiego to jest tytuł naszej nowej wystawy czasowej, którą przygotowaliśmy tutaj dla Państwa w ramach tych Europejskich Dni Dziedzictwa. Jeśli chodzi o tę wystawę, to chcemy pokazać wpływ wartości takich chrześcijańskich wyniesionych podczas dzieciństwa w Romanowie na twórczość i życie pisarza. Autorem scenariusza wystawy jest tutaj pani Mariola Jelwalka, pracująca z nami od 2 lat, której bardzo serdecznie chciałem pogratulować za przygotowanie tej wystawy, całego pomysłu. Jeśli chodzi o aranżację, to również tutaj pomagała nam przy aranżacji pani Dorota Demianiuk. Jeśli chodzi o prawę plastyczną, to również pani Jadzia Mazurów. Że fundamenty wiary i wartości chrześcijańskie wyniesione z dzieciństwa spędzonego w Romanowie okazały się na tyle silne, że chociaż pisarz nie był pozbawiony trudności w ich realizowaniu na co dzień, pozostał im wierny do końca życia. Najciekawszym eksponatem, który prezentujemy na wystawie, jest Korona Niebieska, modlitewnik z 1727 roku, który był własnością jeszcze praprababki Józefa Ignacego Kraszewskiego, Barbary Ludowiki z Dłuskich Nowomiejskiej, przekazywany z pokolenia na pokolenie jako droga relikwia rodzinna. I pierścionek, złoty pierścionek z XVIII wieku, w którym zostały oprawione 3 półszlachetne kamienie symbolizujące wiarę, nadzieję i miłość. Pierścionek ten podarowała prababka pisarza swojej córce Annie w dniu jej pierwszej komunii świętej, a te 3 kamienie oznaczają kardynalne dary Ducha Świętego. Kiedyś byłam różą twoją, cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz. Kolejnym punktem będzie taki mini koncert muzyczny, to co ważne, w wykonaniu pani Magdy Siuciak. Od czasu do czasu, jakbym słyszała nadal, jak przechodzisz przez mój ruch.
Następnie na zakończenie, można powiedzieć, tego dzisiejszego wydarzenia zaprosimy obecnych tutaj gości na prezentację filmu pokazującego takie drogi życiowe Józefa Ignacego Kraszewskiego. Film nosi tytuł Uwikłany w historię i został zrealizowany przez TVP Historia, o ile dobrze pamiętam, w 2008 roku.